Krytykować, gdy zapowiada Prawo i Sprawiedliwość. Chwalić, gdy pomysł chce wykorzystać, a termin realizacji narzucić Donald Tusk. Taki rollercoaster swoim widzom zafundowały Fakty TVN w sprawie 800+. Trudno się w tym połapać. A o tym jak bardzo? Bartosz Łyżwiński. 800+. Propozycja Prawa i Sprawiedliwości to raczej nieskomplikowane zagadnienie, ale dla konkurencji było sporym wyzwaniem, jak o tym opowiedzieć, tak by skrytykować, ale tego, kogo trzeba, pochwalić. Nie minęły nawet 3 dni, a Platforma złożyła w Sejmie projekt ustawy, aby 800+ obowiązywało już od 1 czerwca. Przecież to nie ja będę dawał, mówi prezes Kaczyński, i rzeczywiście na pomysły PiS złożą się podatnicy. 800+ już na Dzień Dziecka, teraz, zaraz, nie jako wyborczy wabik. W Sejmie leży już projekt ustawy i Koalicja Obywatelska pyta, kto jeszcze za? Gdzie leżą te pieniądze, które PiS już rozdaje? Gdzie jeszcze, poza tym, co sami płacimy w podatkach? Koalicja Obywatelska i Lewica, która wspiera projekt, zamierzają o ustawie mówić non-stop i codziennie. Jak łatwo sypie się pieniędzmi bliżej wyborów. Platforma chce, by projekt został rozpatrzony przez Sejm już w przyszłym tygodniu. Teraz, zaraz, nie patrząc na inflację, ważne, że on tego chce. Materiały TVN-u pokazują bardzo jasno, że podążają za Tuskiem. To Tusk zmienia zdanie, a za Tuskiem zmienia zdanie TVN. Widzieliśmy jednego dnia, właściwie jednego tygodnia, materiały, które po prostu sobie przeczą. To jest żenada, to nie są już wolne media. Nawet wtedy, gdy trzeba udowodnić, że zimą jest zimno, bo nie ma węgla, a nawet jak jest, to się nie pali. Poprosimy panów, żeby palnikiem gazowym spróbowali rozpalić ten węgiel. I pan stwierdził i powiedział, że zgodnie ze scenariuszem. Węgiel, o, tak jak widzimy, nie da się zapalić. Czyli praktycznie on jest dla nas śmiećmi. Rzecznik Platformy Obywatelskiej z troską pytał, kto poniesie odpowiedzialność, bo przecież węgiel się nie pali. Nie palił się, bo to węgiel kamienny, a nie drzewny, znany z grilla. Ale nieważne, bo ważna była polityczna teza. Można powiedzieć, że to już nie jest telewizja, to jest stan umysłu. Trudno umysłem objąć też historię migranta Ibrahima opowiedzianą w reportażu TVN. Białorusini wypchnęli wręcz do rzeki i on płynął 6 dni. To było w ubiegłym tygodniu, on płynął 6 dni w ciągu dnia w tej lodowatej wodzie. W nocy wychodził na brzeg. Gdy Łukaszenka rozpalał kryzys migracyjny, tu rozpalano krytykę polskich służb, tej granicy strzegących. To jest watacha, watacha psów, która osaczyła biednych, słabych ludzi. No tak nie postępują żołnierze, śmiecie. To narracja bliska tej białoruskiej, a jak już przy Białorusi i TVN-ie jesteśmy, to krótko. Sąsiedztwo, jak widać, dla pracowników tej stacji ma znaczenie. Jest siedziba TVP. Dla nas też. Więc policzyliśmy i śmiało informujemy. Całkiem niedaleko telewizji Zwiertniczej jest białoruska ambasada. Pracownicy TVN-u sami sobie powinni odpowiedzieć, jak naprawdę blisko im do tego miejsca.